W tym stylu idzie nauka Sadhu Maharaja, więc on apeluje do tego wszystkiego, że ku wewnątrz nie ma tu jakichś formułek, nie ma tu... wyszukiwania różnic pomiędzy czymkolwiek. Jest pozostanne ciepłe nabywanie do tego wszystkiego, się ku wewnątrz. Jak się skierować ku wewnątrz? W swoim sercu. Ale jak? Nawet tak jak tutaj czytaliśmy. Poprzez modlitwę? Poprzez modlitwę. Tak, szczerą modlitwę. Oczywiście proces wygląda w ten sposób, że powinniśmy mieć guru, ponieważ guru nam daje sambandha. Guru ustala nasz związek z Krishną. Dlatego tak ważną rzeczą jest przyjęcie inicjacji duchowej. W ten czy inny sposób jesteś chrześcijaninem. Po prostu, więc wtedy wchodzisz w chrześcijaństwo, sam podaje poprzez chrzest, prawda? Jest to forma właśnie nawiązania tego związku z Bogiem w tej tradycji. W naszej tradycji odbywa się to w ten sposób, że powinieneś przyjąć mistrza duchowego, który od momentu przyjęcia go do twojego kierownika staje się po prostu twoim ojcem duchowym i daje ci ponowne narodziny w sferze duchu. Jednakże w twojej praktyce duchowej może pojawić się tak, że z różnych względów możesz znaleźć innego Vaishnava, do którego poczujesz sentyment i atrakcję, i wtedy może go przyjąć jako swojego Shiksha Guru. Diksha Guru ustala twój związek z Krishną. Shiksha Guru wskazuje ci drogę do Krishny. Jeśli jest taka sytuacja, że twój Diksha Guru może jednocześnie być twoim Shiksha Guru przez całe życie, jesteś bardzo szczęśliwą osobą. Ale czasami jest tak, że nasze życie się tak ułoży, że potrzebujemy kontaktu z kimś innym. W naszej tradycji mamy przykład samego Bhaktivinoda Thakura, który otrzymał inicjację Diksha od Bipin Bihari Goswamiego, ale nasze sukcesji uczniów nigdzie nie znajdziesz imienia Bipin Bihari Goswamiego, tylko Jagannath Das Prabhaji, ponieważ Jagannath Das Prabhaji został przyjęty przez Bhaktivinoda Thakura jako jego Shiksha Guru. Ponieważ my jesteśmy Shiksha Sampradaya, czyli ta linia, która idzie zgodnie z instrukcją, więc dlatego Jagannath Das Prabhaji jest tam wymieniony. To w żaden sposób nie umniejsza roli Bipina Goswamiego. Po prostu każda z tych osób spełniała inną rolę w rozwoju duchowym, jak miała Thakura. I to jest możliwe dla nas, jeśli mamy otwarte serce i rozumiemy swoje wewnętrzne potrzeby. Wtedy nie okłamujemy się wewnątrz. Czasami czujemy niedosyt. Wtedy powinniśmy udać się we właściwym kierunku. Ponieważ w przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie rozwinąć czyste służby oddania, a to jest jedyny gwarant tego, aby osiągnąć prema bhakti. Ta prema bhakti jest naszym celem. Nie przynależny do tej czy tamtej organizacji. To nie jest cel
bhakti yogi. Być uczniem Narayana Maharaja, czy być członkiem ISKCON, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby osiągnąć prema bhakti, żeby wejść do obradzi, żeby służyć Krishnie wiecznie w świecie duchowym. To jest nasz cel. I wszyscy, którzy nam mogą w tym pomóc, będą dla nas jak guru. Dlatego powinniśmy być się tego zawsze świadomi, co jest naszym największym celem. I tym celem największym jest wieczne służenie Krishna. Ta służba da nam bhakti. I z kolei tą prema bhakti możemy osiągnąć przez służenie wszystkim Vaishnavom, bez względu na to, skąd oni pochodzą. A kto to są wszyscy Vaishnavowie? Zgodnie z Adam Maharajem, zgodnie z wieloma nauczycielami, są wszyscy inni poza tobą. Bez względu na to, czy są oni inicjowani, czy nie inicjowani, czy kimkolwiek są. Wszyscy. Kiedyś nam mówi Bhagavad Gita w jednym wersecie dokładnie to samo. Że mędrzec widzi tak samo uczonego bramina, psa. Co oznacza ten werset? Ten werset oznacza, że właśnie ktoś poszedł taką. Dopiero kiedy posiadasz taką świadomość, to jesteś w tym stanie, który Prabhupada w swoich książkach nazywa bycie świadomości Kryszny. Bycie świadomości Kryszny nie oznacza, że należy znowu jakieś organizacje. Bycie świadomości Kryszny oznacza stan ducha. To, co w naszym żargonie krysznaickim nazywamy realizacją duchową. Po polsku nazywa się głębokim doświadczeniem wewnętrznym. No. Także to jest zupełnie niezależne od żadnych okoliczności zewnętrznych. Możesz być w największym tłumie zjadaczy mięsa, jednocześnie możesz być w całej swojej praktyce spokojny i nieporuszony. I o tym Krishna mówi, że Boga odbicie. Także. Ale o służenie wszystkim Vaishnavom, to chodzi o wielbicieli Kryszny, czy to chodzi o wszystkie żywe istoty? Chodzi o wszystkie żywe istoty. Jakkolwiek mamy różną gradację tego służenia, ale ona jest uzależniona od poziomu, na jakim się znajdujemy. Otóż czciciel na początkowym etapie, anistatykary, on nie widzi dokładnie, kto jest Vaishnavą, kto nie jest Vaishnavą. Dlatego jego zachowanie nacechowane jest podziałaniem, prawda? Jednych nazywa tymi, którzy nie są czcielami, inni są dla niego czcielami. I on wybiera towarzystwo czcieli i odrzuca towarzystwo tych, którzy czcielami nie są. Jego zachowanie jest odzwierciedleniem jego świadomości. Madhyama Adhikari jest osobą, która posiada już właściwe rozumienie szast, widzi wszystkich jako dzieci Kryszny i widzi, że wszystkim należy się właściwy szacunek, ale osoba taka nie jest w stanie zapewnić komuś pełnej wiedzy, która ją skieruje do Kryszny. Później mamy tam Adhikari, czy kogoś, kto jest pewnie zrealizowany, kto obznajomiony jest kompletnie
z istotą siastr. To nie jest ktoś, kto to zna wszystkie wersety, tylko to jest ktoś, kto rozumie, co te wersety oznaczają. Jest to ktoś jednocześnie, kto jest w stanie zaprowadzić innych z powrotem, znowu z powrotem do Chryszny. I teraz ta osoba na tym etapie Uttama widzi wszystko dookoła jako przejaw Kryszny. I dlatego wielu świętych mistyków świata, takich jak święty Wamczyk z Asyżu, mógł rozmawiać ze zwierzętami, mógł nazywać ich swoimi braćmi. Mój brat wilki Antoni mógł wygłaszać kazania do ryb, które podobno go słuchały, chrały, głowy słuchały, go słuchały i tak dalej. To jest w tradycji chrześcijańskiej, w naszej wiszmuickiej tradycji. Wielu sadów posiada również takie cechy, ponieważ osoby te są przepełnione miłością i w związku z tym emanują ją w taki sposób, że całe stworzenie odczuwa spokój i poczucie bezpieczeństwa w ich obecności. Także my wszyscy jesteśmy powołani, żeby działać w taki sam sposób. Śrila Prabhupada nazywał to posiadaniem świadomości Kryszny. Także każdy z nas jest powinien pragnąć stać się świadomym Kryszny. Być świadomości Kryszny oznacza chodzić bezustannie wobec chwale Bożej, glorii. W praktyce wyraża się to tym, że widzimy wszystko jako przejaw energii Kryszny, jako przejaw jego łaski i współczucia. Cokolwiek się nie dzieje. I to daje nam wewnętrzny spokój. Natomiast jeśli będziemy mieli to wielkie szczęście, żeby służyć Radzie, więc ona nam zaprowadzi, ona zaprowadzi do wewnętrznego Kryszny, do wewnętrznego kręgu Kryszny, gdzie będziemy mogli służyć Bogu w jakiś sposób, który preferujemy. Będąc stale w stanie prema bhakti. Czyli czym się charakteryzuje stan prema bhakti? Tym, że wykonując służbę dla Kryszny, jesteśmy bez przerwy szczęśliwi i to szczęście jest stale zastające. Także w naszym umyśle nie ma miejsca na nic innego. Cokolwiek robimy, ma związek z Kryszną. Gotujemy dla Kryszny, przebieramy go. Podróżujemy dla Kryszny. Jeśli mamy okazję, mamy kogoś, kto nas słucha, więc robimy rozmowy, opowiadamy im. Dlatego powiedziane jest, że czciciel Kryszny na zaawansowanym stopniu swojej praktyki powinien zajmować się jedynie harikata, czyli głosić chwały Boże. Nic innego. I to jest ideał, do którego każdy z nas powinien dążyć. Tak powinniśmy organizować swoje życie, żeby rozumieć mieć tą właściwą perspektywę na wszystko. Mieć tą gradację ważności. Co jest najpierwszym celem, co idzie następnie po kolei i tak dalej. I stosownie do tego działać. U Mahajanów, wyzwolonych dusz, to wszystko dzieje się w sposób naturalny. Dlatego, że oni są w stanie, który określany jest jako Raganuga Bhakti, czyli Bhakti wykonywana zupełnie spontanicznie.
napisane w pismach bez przestrzegania zasad. To nie jest prawdą, ponieważ Bhakta na poziomie Raganuga Bhakti przestrzega zasady, ale on to robi bezwysiłkowo, zupełnie o tym nie myśląc. Natomiast Bhakta, który znajduje się na poziomie Vaidhi Bhakti, czyli tak jak my, który wykonuje określoną sadhanę, odczuwa przestrzeganie takich czy innych zasad jako czasami kłopotliwe. Czasami nie znajduje po prostu cierpliwości na to, ta praktyka była właściwa i nastąpiły różne przerwy, jakieś zahamowania. Dlatego, że brak nam jest tej pełnej świadomości celu. Brak nam świadomości tego, że powinniśmy przebywać cały czas w stanie tej prema bhakti, czyli tego najwyższego szczęścia powodowanego obecnością w wewnętrznym kręgu Radha Krishna. Na początek możemy starać się zobaczyć Radha Krishna w swoich najbliższych. Później wśród innych, może wśród członków naszego własnego zgromadzenia, później może mieszkańca naszego kraju, później wszystkich ludziach mieszkających na tej planecie, później wszystkich stworzeniach. Ale gdzieś musimy zacząć. Radę, radę Govinda, Govinda radę, radę, radę Govinda, Govinda radę. To jest pieśń, którą Sadhu Maharaj śpiewa i kiedykolwiek ją można śpiewać wszyscy. Także to jest nauka urodzonego Vaishnavy. My wszyscy jesteśmy konwertytami i w swoim zachowaniu, często niesprawiedliwym wobec innych, zapominamy o tym. Czasami postępujemy bardzo nieosądnie. Zrywając związek z kulturą, z której wyrośliśmy, zamieniamy katolicyzm na członkostwo w Hare Krishna. Ale nic się dobrego z tego nie wydarzy, jeśli nie zrozumiemy, że zewnętrzna zmiana ubrania nie jest tym, o co tutaj chodzi. Ponieważ wielu ludzi weszło w obecność Bożą w ramach swojej własnej tradycji. Dlatego powinniśmy szanować naszych braci chrześcijan czy katolików, których jest tak dużo w tym kraju. I nie wyobrażać sobie, że ponieważ jest nas, jak jedni mówią 12 tysięcy, a inni mówią, że jest tylko 1200 osób, to że jesteśmy tacy mądrzy, że dla nas 1200 osób ma dostęp do całej prawdy, a cała reszta jest pogrążona w niewiedzy. To nie jest tak. Nie wolno nam tak myśleć. W ogóle słowo karmi powinien zniknąć z naszego myślenia. Ponieważ któż wie,
Jak Kryszna jest przebrany, pod jaką postacią do nas podchodzi. Dlatego prawdziwy Vaishnava powinien rozwinąć taki sposób odczuwania i taki sposób myślenia, ażeby starać się zauważyć właśnie Krysznę wszędzie. I jak Sadhu Maharaj tu w wykładzie powiedział, dobrze jest czytać żywoty świętych. Ta praktyka była znana w średniowieczu w tradycji chrześcijańskiej. Później została sobie jakaś zarzucona. Natomiast ona jest bardzo dobra, ponieważ na przykładach tego, jak różni ludzie doszli do świętości, możemy po prostu się przyglądać jak zwierciadło, możemy zobaczyć, w którym miejscu naszej praktyki jesteśmy. Powiem sobie, że te opowieści są zazwyczaj bardzo piękne i wzruszające. Także jak ktoś nie ma w tej chwili dostępu do życiorysów naszych Vaishnava świętych, więc może przeglądać tam żywot świętego Franciszka czy świętego Jana od Krzyża czy kogokolwiek innego i czerpać sam tą inspirację. Jeśli ma przyjaciół, którzy jeżdżą do Indii, może weźmie książkę doktora Obier Kapura, Rata Duchowa Prabhupady, prezentowana święci w Radży, albo święci Bengalów, to wtedy będziemy przeczytać te życiorysy różnych wybitnych warsztatów z naszej tradycji ku pokrzepieniu własnego serca. Co spowoduje, że myślenie podziałami zniknie. Poza tym osiągniemy również kontakt z szerszym wachlarzem ważnych postaci w naszej sampradaje. Ponieważ wielu z nas jako członkowie ISKCON-u myślało, że jest Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Shagaro Krishna Das Prabhupada Maharaj, Srila Bhaktivinoda, Shagaro Das Prabhupada. Podczas gdy obok nich cała rzesza wybitnych osobowości, które pracowały całe swoje życie na to, że my jesteśmy dzisiaj tam, gdzie jesteśmy, że możemy w jakiś sposób uważać się za aspirujących Vaishnavów. Powiem z fakt, jak wiem wcześniej, że jest to bardzo przyjemne czytanie na swojej radości. Jaiva Dharma, pedagogiczny traktat Siddhanta Thakura, niezbędny dla każdego Vaishnava, Vaishnava do przeczytania. Ponieważ czytając go, bez stale płakać. Tak jest napisane tak w szalony sposób, że twoje serce się topi, oczyszczasz się po prostu, czytając ten tekst. Tam jest pokazane, jak Vaishnavowie, jak relacja między nimi wygląda. I to jest to, czego potrzebujemy się uczyć. Ponieważ mówimy w naszym ruchu o miłości. Miłość, podstawą miłości jest to relacja. Więc bardzo ważne jest, ażeby uczyć się o tym, jak właściwe relacje wyglądają. A uczyć się tego można tylko od wielkich świętych, którzy sami przeszli cały proces i którzy są samozrealizowani. Oczywiście możemy się uczyć od każdego. Ale im mam bardziej wysublimowaną postać, im bardziej
czystszy przejaw bhakti, więc tym więcej korzyści otrzymujemy. Dlatego musimy również starać się, jeśli szukamy towarzystwa różnych Vaishnavów, żeby szukać takiego towarzystwa, które nas może budować. Nie możemy być przywiązani przez jakieś sztuczne więzy przyzwyczajeń. Musimy być otwarci i rozumieć, że światło wewnętrznej wiedzy znajduje się wszędzie. Często w takich miejscach, w których byśmy się spodziewali, że być tam może. Dlatego miło jest być tutaj dzisiaj i powiedzieć parę słów o tym, czym jest bhakti. Bhakti jest niczym nieuwarunkowaną miłością do Krishna, co wymaga od nas stałej refleksji nad swoim poczynaniem. I bhakti nie należy do żadnej instytucji. Ani do ISKCONu, ani do Gaudiya Yamaha, ani tu, ani tam. Ale bhakti jest stanem duszy. Stan duszy nie należy do żadnej organizacji. Musimy być tego świadomi. Ta świadomość będzie wtedy wyzwalająca. Pozwala nam na zdrowe relacje ze wszystkimi ludźmi. Pozwoli nam z powrotem podejść i objąć naszych mięsożernych rodziców czy dziadków. Ponieważ należy im się szacunek za to, że za ich pośrednictwem przyjrzyliśmy do tego świata i mogliśmy spotkać się na Prabhupada, jego naukę. Także osoby te, ktokolwiek nie robił, są czcigodne. To nie jest tak, że są one karmi. Pamiętacie, musimy widzieć w ten sposób. Wtedy jesteśmy zdrowi. Wtedy dostajemy wewnętrzną moc w swojej praktyce świadomości Krishna. Więc jeśli ktoś z nas ma jakieś takie pohalatane relacje gdzieś ze swoją rodziną tego powodu, dobra okazja, żeby to spojrzeć na to w ten sposób. Zmienić kurs zupełnie.